Cześć, witajcie po raz kolejny na budowie Centrum Rehabilitacji Fundacji Chomik ku Dobremu. Dzisiaj chcę Wam pokazać postęp sierpniowych prac, a naprawdę dużo się zmieniło na placu budowy. Zobaczcie sami. Płyta nad poziomem zero już wylana, więc przestrzeń poziomu parteru już została zamknięta. Na razie jeszcze mamy tutaj podpory, niedługo będą usunięte. A ekipa działa już na górze. No i będzie brała się za izolację fundamentów i parkingu podziemnego. Ściany podziemnej kondygnacji zostały pokryte specjalną powłoką, która zabezpieczy przed przenikaniem wody. Co prawda windą jeszcze nie wjedziemy, ale zapraszam Was schodami na górę. Zalana została płyta betonowa nad parterem i urosły ściany pierwszego piętra. Na koniec prac związanych z garażem podziemnym trzeba wszystko obsypać ziemią z powrotem i właśnie jesteśmy w trakcie tych robót. Stojące Centrum Rehabilitacji ma w przyszłości służyć dwóm celom. Po pierwsze ma wspomagać podopiecznych Fundacji Chomik ku Dobremu, a po drugie ma być miejscem, gdzie każda osoba potrzebująca zabiegów rehabilitacyjnych będzie mogła właśnie z takich specjalistycznych zabiegów skorzystać. I będziemy dążyć do tego, żeby ta pomoc była nieodpłatna. Bardzo Was prosimy o pomoc w finalizacji budowy Centrum Rehabilitacji. Numer konta znajdziecie w opisie tego filmiku, a dzięki Waszym wpłatom będziemy mogli szybciej przystąpić do działania.